Wiem, proszę Państwa, że są niepokoje także innego typu. Są paniczne plotki, upowszechniane uporczywie, niemądrze, ze stratą dla wszystkich, o rzekomych zamysłach likwidacji związków zawodowych, zmiana w kodeksie pracy i jakichś innych tego rodzaju zupełnie nonsensownych pomysłów. Chciałem Państwa zapewnić, że tego rodzaju pomysłów ani nie ma, ani nie będzie. Chciałbym, żeby załogi i związki zawodowe były pewne swojej egzystencji. Żeby były pewne również tego, że wiele trudnych spraw musi być rozwiązywanych w dialogu społecznym. Osobiście stawiam na wzmocnienie dialogu także poprzez działanie Komisji Trójstronnej. Trzeba ożywić ten dialog społeczny, uwzględniając również rolę wszystkich związków zawodowych. Proszę Państwa, mam świadomość, że Państwo już kończą pracę w dniu dzisiejszym, więc nie chciałbym za długo o tych sprawach, nie chciałbym za długo przemawiać. Chciałbym, żeby Państwo byli świadomi i pewni tego, że państwo polskie będzie wspomagało proces przekształceń i restrukturyzacji. Przyjechał ze mną i pan prezes Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. Referowaliśmy te sprawy razem na spotkaniu ze związkami zawodowymi, zarządem huty i omawialiśmy także wspólnie budowane szanse. Jedna jest rzeczą, jeszcze wymaga podkreślenia. No proszę Państwa, coś się zmieniło w nas samych. Pamiętam ten czas, kiedy także tutaj w Stalowej Woli spotykałem się z załogą i załoga ze strachem w oczach mówiła: Boże, byle nas nie prywatyzowali. Dzisiaj mamy świadomość, że tędy wiedzie droga do nowych polskich szans. Wejście kapitału, wejście nowych technologii, nowych szans na nowych rynkach. Więc jestem po rozmowach też z przedstawicielami związków zawodowych przekonany o tym, że dzisiaj nie ma problemu ryzyka związanego z prywatyzacją. Dzisiaj jest problem ryzyka związanego z opóźnieniem procesu prywatyzacyjnego. Musi być właściciel dysponujący i kapitałem, technologią. Muszą być przepisy prawa, które wymuszałyby na właścicielach zakładów przemysłowych w Polsce także respektowanie praw pracowniczych. Na tym chciałbym skończyć, serdecznie Państwu dziękując. I dziękując również za wkład każdego z Państwa z osobna i całej załogi w budowanie nowych szans, według mnie realnych szans na utrzymanie dumy z tego pięknego, tak pięknych tradycjach zakładu przemysłowego ze Stalowej Woli. Czasami trzeba mieć stalową wolę dokonania głębokich zmian, aby złapać nowe szanse. Dziękuję serdecznie. Panie Marszałku, dziękuję za to wystąpienie.